Jak wyglądają żniwa na gospodarstwie o powierzchni 8,5 tysiąca hektarów? Ile kosztuje tutaj ziemia? I dlaczego Rumunię można nazwać małą Ukrainą? Już za kilka minut dowiecie się tego wszystkiego. Naszą wyprawę do Rumunii rozpoczęliśmy w nocy z 26 na 27 czerwca. I już po kilkunastu godzinach trasy ten kraj zaskoczył nas na dobrą sprawę, zanim do niego wjechaliśmy. Rumunia, mimo że jest częścią Unii Europejskiej, to nie jest w strefie Schengen, przynajmniej nie jeżeli chodzi o transport kołowy. Dlatego musieliśmy swoje w kolejce odstać. Po kolejnych kilku godzinach trasy ukazał nam się widok, którego nie spodziewaliśmy się po Rumunii. Wysokie góry przecinające kraj w poprzek i wąskie, kręte drogi, które trzeba pokonać, żeby dostać się na wschód. Jak się później dowiedzieliśmy, Karpaty stanowią aż 30% terenu tego kraju. Ale o samych górach i drogach prowadzących przez nie opowiemy sobie jeszcze trochę później. Po 25 godzinach spędzonych w aucie docieramy nad Morze Czarne, gdzie rozpoczyna się nasz tydzień na rumuńskiej ziemi. Widząc obrazki za mną, pewnie bardzo trudno będzie Wam uwierzyć w to, co powiem, ale średnia powierzchnia gospodarstw w Rumunii to nieco ponad 3,5 hektara. I żeby zrozumieć, skąd wzięła się taka struktura agrarna w tym właśnie kraju, musimy się jak zawsze cofnąć wstecz. Cofnąć się do czasów po II wojnie światowej. Rumunia znalazła się, podobnie jak wiele krajów tego regionu, jak większość krajów tego regionu, znalazła się pod komunistycznym reżimem, pod wpływami Związku Radzieckiego i przeprowadzono tutaj przymusową kolektywizację, wobec której chłopi stawiali mocny opór. Po upadku Związku Radzieckiego przeprowadzono z kolei reprywatyzację w inny sposób niż u nas. W inny sposób podzielono te grunty, po prostu oddając je potomkom tych osób, którym te grunty zostały zabrane. Z jednej strony jest to uczciwe podejście, ale z drugiej strony powodowało wiele komplikacji, bo na przykład jeżeli ktoś miał przed wojną, nie wiem, 10-20 hektarów, a po wojnie się okazało, że potomków jest 4 czy 5, no to każdy z nich dostawał niewielki fragment tej ziemi. Ponadto w Rumunii nadal jest mnóstwo działek, które mają bardzo niejasną sytuację prawną. Po prostu przez te lata nie udało się rozwiązać kwestii, kto faktycznie był, komu faktycznie ta ziemia się należy. Skoro Rumunia ma tak niską średnią wielkość gospodarstw, to skąd wzięły się na rumuńskiej ziemi maszyny takie jak ta za mną? No jak się domyślacie, 3-hektarowe gospodarstwo nie kupi takiego ciągnika. Odpowiedź jest bardzo prosta, z zachodu. Po 2007 roku, kiedy Rumunia wstąpiła do Unii Europejskiej, zezwolono tutaj na inwestycje kapitału zachodniego. Firmy zachodnie mogły tutaj kupić ziemię, mogły tutaj ziemię wydzierżawić. Z czasem oczywiście lokalni rolnicy, lokalna ludność zaczęła się przeciwko temu trochę buntować, dlatego te przepisy z czasem zmieniano. Ale około, według różnych szacunków, między 20 a 30% ziemi w Rumunii jest obecnie obrabiane przez właśnie zachodnie firmy, które tutaj wprowadziły kapitał, tutaj wprowadziły technologię. Ale musimy sobie odpowiedzieć szczerze, że te 3 hektary z haczykiem średniej wielkości gospodarstwa w Rumunii to jest fikcja. Ta średnia istnieje tylko na papierze.
Prawdziwym motorem napędowym rumuńskiego rolnictwa są gospodarstwa takie jak Zomnom, gospodarstwa obejmujące tysiące hektarów. W tym województwie gospodarstwa powyżej 5000 hektarów obrabiają łącznie pomiędzy 16 a 17% wszystkich gruntów wchodzących w skład tego województwa. Takie niewielkie gospodarstwa funkcjonują tak trochę jak u nas, czyli zazwyczaj ta ziemia jest po prostu wydzierżawiona na tak zwaną gębę dużemu rolnikowi, albo powiedzmy taki rolnik ma te 2-3 hektary do siebie, ma tam krówkę, ma jakąś owcę, osła, tak po prostu, żeby mieć te produkty spożywcze dla siebie, ale takie małe gospodarstwa nie wnoszą zbyt dużego wkładu w globalną produkcję tego kraju. Żeby zrozumieć, że ta średnia to fikcja, wystarczy spojrzeć na Rumunię z góry. Małych pól tutaj po prostu nie ma. Rumunię śmiało określiłbym mianem takiej małej Ukrainy. Chodzi mi tutaj głównie o jakość gleb występujących w tym kraju. Ponad 30% powierzchni Rumunii to czarnoziemy, czyli mimo wszystko mniej niż na Ukrainie, ale pozostała część gleb to również gleby dobre i bardzo dobre. 25% gruntów to gleby brunatne, a około 15-20% to mady rzeczne. Średni poziom próchnicy w Rumunii to 2,67%, czyli i tak 1% mniej niż na Ukrainie. Mówimy oczywiście o wartości średniej. Tutaj gleby brunatne czy czarnoziemy mają dużo, dużo więcej tej próchnicy. Ale dla porównania Polska ma zaledwie około 1,5%, a już 1% jest to ogromny dodatkowy potencjał do planowania roślin. Kierując się na zachód, odwiedzamy gospodarstwo Renz. Jest to na nasze polskie standardy potężne gospodarstwo, bo gospodaruje na ponad 8 tysiącach hektarów. Mnóstwo nowoczesnego, potężnego sprzętu i połacie, które trudno zmierzyć okiem. Właśnie tak w kilku słowach podsumowałbym to, co tam zobaczyliśmy. Po Renzi oprowadza nas Izabela, można powiedzieć, że ona jest tutaj kierownikiem. W ramach ciekawostki dodam, że Izabela mówi po polsku, po ukraińsku, po rumuńsku, po niemiecku i po angielsku. Także pełen podziw. Hello, my name is Izabel. I'm the agronom here on this farm in Romania. We are working around 8,000 hectares. Basically we are growing cereals. We have wheat, barley, spelt wheat, rapeseed, sunflowers and some lucerne, some corn. The farm was established in 2016, was bought in 2016 by a German investor, growing from 4,000 hectares up to 8,000 in a short time. The machinery we're working with is basically John Deere and Klaas. Cultivation and seeding technology is Horsch. Fertilizing technology is we're using Bredal. Everything is supervised by GPS and we're using application maps for fertilizing and also now yield mapping with the combines. The challenges that we are facing here in Romania is the lack of water. So in the last vegetation period for the crops that we are harvesting now, we had around 320 liters of rain, which is not very much. And the extreme temperatures, which are rising at the moment up to 35 degrees per day. The surfaces that we are working is partly in property and partly is rented, about 60% is rented. The type of soil is a clay loam, so it's a very heavy soil, which is storing water. In the moment it is coming water, but generally it's quite low in nutrients at the moment. So we have a lack of phosphor, we have a lack of potassium. The pH is around between 5 and 6, so we have a lot of work to do to enrich the soil with nutrients. In the moment we're harvesting cereals, we work with the 9 combines. Three of them are our own, 6 are rented, which gives us the flexibility to work whenever we need to work and get our harvest quickly in. Now in summer we're harvesting around about 5,100 hectares cereals. We're using 9 combines, from which 3 are our own and 6 are rented. We have a contractor from Poland
and we have two contractors from Romania. And later in the end of August, September, when we start sunflowers, we will work with our three combines and also again with the contractors from Poland. The market prices for wheat and barley at the moment in Romania, or basically in Romania, it's an EU market, and the prices are orientating at the Matif in France. And this is how the prices are made here in Romania. One big player is the port Constanța, where a lot of grains are exported, and the prices from Constanța are usually close to the Matif prices. And then depends on the transport, how much you can get on the farm. From side of fertilizing the cereals, we give around 140 kilograms of nitrogen for the wheat and around about 110 kilograms of nitrogen for barley and spelt wheat, which is according to the low rainfall is a good relation of input and output. From the point of plant protection in cereals, we have one herbicide, sometimes two if it's necessary, applications. We have usually two fungicide applications in wheat and barley, and according to weather conditions, a third application in wheat. In Romania, it's a common business to use irrigation when you're close to a big water sources like the Danube River. If you're far away from a water source like Danube River, the possibilities for irrigation are very limited, and basically even the groundwater reserves are limited, so we don't irrigate simply because there is no installations and the amounts of water are too little. W Rumunii, szczególnie w okresie żniw, pracuje wielu Polaków. Przyjeżdżają tutaj oni jako operatorzy maszyn, kierowcy czy serwisanci. Podczas naszego pobytu mieliśmy okazję spędzić sporo czasu z operatorami. Dla niektórych są to już naste żniwa na Rumunii. Cześć, nazywam się Grzegorz Pisarski, pracuję w firmie Świerkot już od praktycznie 10 lat. Moja przygoda z tą firmą zaczęła się w trzeciej zawodówce, jak poszedłem tam na praktyki. No i tak ciągniemy tą współpracę po dzień dzisiejszy. W tym roku żniwa zaczęły się wyjątkowo szybko. Ja już tu na Rumunię przyjechałem 7 czerwca. No i aktualnie zaczął się czwarty tydzień. No i pracujemy w gospodarstwie Renci, jest to niemiecka firma. Ogólną powierzchnię mają 8,5 hektara. Z tego zbóż i rzepaku jest do zbioru 5100. Dzisiaj dalej mucimy pszenicę, prawdopodobnie jeszcze ze 2 dni. Później będziemy przejeżdżać do rzepaku. No, w moim przypadku to wygląda tak, że rocznie zboża koszę gdzieś od 800 do 1000 hektarów na Rumunii. Potem przejeżdżam na Polskę. No i tu by się raczej moja przygoda z kombajnem kończyła, bo później jest przesiadka na siaczkarnię. A moi koledzy z pracy jadą jeszcze potem mucić na Łotwę i wracają na kukurydzę i słonecznik na Rumunię. Tu na tym gospodarstwie dzień zaczyna się tak, że o 8 mamy zbiórkę, jest ona obowiązkowa. Przychodzimy tam, kierownik robi podział pracowników z gospodarstwa. No, on też daje różne wskazówki, w jakim rejonie jakoś będziemy mucić. I po prostu potem się wsiadamy w busa, jedziemy do pola. Staramy się właśnie robić tak, żeby na rano jak przyjeżdżamy, żeby maszyny już były przygotowane, że po prostu strzał z kluczyka i jedziemy w pole. No i potem na koniec dnia zawsze tak dzielimy, że się wymieniamy, albo jeden jest pierwszy, roz drugi. Trzeba go całego do porządku wydmuchać. Później jeszcze posmarować, skontrolować, czy wszystko jest w porządku. No i ustawiamy nich do rajki, no i jedziemy potem na domek. Na ten rok w tym gospodarstwie zbiory idą nawet w miarę płynnie, ponieważ warunki do zbioru są bardzo, bardzo dobrze, bardzo dobre. Zboże stoi, nie jest poleżałe. Sypie około 6 ton z hektara. No i dziennie, jak jest logistyka dobrze ułożona z transportem, przyczepa przeładowcza jeździ, to jesteśmy w stanie zrobić około 50 hektarów na dzień. W razie jakiejkolwiek awarii, no jest tu czasem troszkę problem z dostępnością części zamiennych, ale jesteśmy w stanie sprowadzić nawet z Polski w dość krótkim czasie części potrzebne do danej maszyny w ciągu 24 godzin. Ogólnie temperatury też w tym roku nas tu nie rozpieszczają, bo jest cały czas powyżej 30, dochodzi nawet do 40 stopni. No ale z czasem już też człowiek jest w stanie się do tego wszystkiego przyzwyczaić, także no, nie jest aż tak
źle, jakby to człowiek myślał. Udało się na dzisiaj skończyć dział w miejscowości Greci. Jest to miejscowość oddalona około 70 km od gospodarstwa. Ogólnie było tu do wymucenia 440 hektarów. No i obecnie w takich trochę śmiesznych warunkach przyjechaliśmy się zatankować, ponieważ cysterna tu na ten rejon nie dojeżdża, bo jest zbyt daleko. No i zatankujemy sprzęty, wrócimy się po hedery na pole, no i będziemy przejeżdżać około 50 km do miejscowości Skorniczesti. Tam będziemy parkować kombajny na bazie od nich, takiej można powiedzieć rezerwowej. No i jutro od rana będziemy przejeżdżać około 15 km do Tatulesti i tam mamy do wymucenia 160 hektarów pszenicy. No i dalej zobaczymy, jaki plan, jak to wszystko pójdzie. No troszkę mamy zwolnione tempo, ponieważ jedna maszyna uległa awarii, no ale mamy nadzieję, że kole wtorku, środy już będzie z nami współpracować i będziemy w komplecie. Tak jak wcześniej wspominałem, żeby dojechać do Renci, trzeba przedostać się przez góry. I mogę się tutaj tylko domyślać, jakim wyzwaniem dla kierowcy jest przeprowadzenie przez wąskie, kręte drogi, na których czasem ciężko minąć się samochodem, kombajn o szerokości 3 metrów. A świerkot co roku na żniwa wiezie ich do Rumunii około 60. Obserwując to wszystko z boku, obserwując jak wyglądają żniwa na tak dużym gospodarstwie, zrozumiałem, jakim ogromnym wyzwaniem jest zapewnienie logistyki, tak aby utrzymać ciągłość pracy 9 dużych kombajnów. Tutaj wszystko musi być idealnie spięte. Wydajności kombajnów oscylowały w granicach 50 ton na godzinę. Czyli żeby zapewnić ciągłość pracy 9 takich kombajnów, musimy odebrać i przewieźć 450 ton zboża w ciągu zaledwie jednej godziny. W Rumunii są różne podejścia do przeprowadzania zbioru zbóż. Chodzi mi tutaj o wysokość koszenia. Tu akurat mamy zboże koszone bardzo nisko, przy samej ziemi, praktycznie najniżej jak się da. Prawdopodobnie dlatego, że usługę tutaj zbioru wykonuje polska firma, a właścicielem jest niemiecka spółka, dlatego te podejście do zbioru jest takie bardziej, nazwijmy to, zachodnie. Ale spotkałem się z polami przemierzając Rumunię, gdzie zboże było koszone na tym poziomie, a nawet z polami, gdzie zbierane były tylko kłosy przez oczesywanie. Chodzi o to, że tutaj słomy generalnie się nie zbiera, no zbiera się jej bardzo mało, mało się zostawia tej słomy na pokosie i też nie przykłada się takiej dużej wagi do rozdrobnienia tej słomy, dlatego niektóre gospodarstwa zostawiają takie wysokie ściernisko, czy już całe rośliny, zbierając tylko kłosy, bo po prostu tutaj słoma nie jest potrzebna, a słoma jest tym, co najbardziej kombajn dusi, co najbardziej obniża jego wydajność. I po to, żeby podnieść wydajność kombajnu, po to, żeby zmniejszyć spalanie podczas zbioru, zbiera się po prostu to, co jest cenne dla rolników, czyli ziarno. Jedną z najważniejszych roślin oleistych uprawianych w Rumunii jest słonecznik i uprawia się tutaj go naprawdę dużo. Zasiewy są na poziomie 1 200 000 hektarów, czyli dwukrotnie więcej niż rzepaku, a zbiory to w zależności od pogody od 3 do 3,5 miliona ton. Z wielkim bólem opuszczamy Renci i kierujemy się na zachód, niedaleko miejscowości Arad, ale po drodze zahaczamy jeszcze rzekę, która daje Rumunii życie. Zahaczamy o Dunaj. Dunaj jest rzeką o ogromnym znaczeniu dla rolnictwa Rumunii. Z kilku względów. Po pierwsze, jest to ogromny zasób wody, która jest tutaj niezwykle potrzebna, która jest wykorzystywana do nawadniania upraw. Ale po drugie, i może co ważniejsze, jest to świetny szlak wykorzystywany do transportu zboża do Morza Czarnego. Na Dunaju znajduje się obecnie ponad 70 portów, a roczny eksport tylko tym jednym szlakiem wodnym sięga 5 milionów ton, czyli tą jedną rzeką Rumunia przepuści tyle zboża, ile praktycznie my przez wszystkie nasze porty morskie. Gdy zobaczyliśmy barki zatłumowane w
prowizorycznym porcie, do których wyładowywane są ciężarówki, które jadą prosto z pola, to po prostu osłupieliśmy. Widoki nie do wyobrażenia w Polsce. Dalej taka barka jest spowiadana do Morza Czarnego, gdzie jest przeładowywana na duże statki, a dalej rozpływa się to zboże po świecie. W tym momencie widzicie właśnie taki proces przeładunku zboża z barki na statek. Niedaleko miejscowości Arad odwiedzamy mniejszego, jak na rumuńskie standardy, oczywiście rolnika, ale najważniejsze, że jest to gospodarstwo typowo rodzinne. Bună, sunt Darius Micluța, sunt inginer agronom și am 23 de ani. Suntem în Lovrin, la ferma, la ferma mea, ferma familiei, mai bine spus. Ca un scurt istoric, tata a început, îi plăcea agricultura de când era mic, încă de la 10 ani, gen foarte, foarte mic, și a venit cu această plăcere în Lovrin și deși în mult timp nu am avut pământ, în 2008, cred că a luat prima dată niște pământ, nu avea foarte mult, cam 10 hectare ceva de genul, și acum am ajuns să avem 650 de hectare. Prima mea întâlnire cu agricultura per se, adică 100%, a fost în 2015, când aveam 14 ani, pentru că știam engleză și au venit niște polonezi să recolteze și tata, neștiind engleză, m-a luat pe mine să vorbesc eu cu polonezii, să le traduc totul și să fie mai ușor. De atunci, din 2015, acum fiind 2024, au trecut aproape 10 ani și de atunci aici în fermă lucrând și învățând cât mai multe chestii. Ferma mea, ca și culturi, are grâu, rapiță, orz, porumb și floarea soarelui. Grâu am avut 160 de hectare, rapiță 140, orz am avut, prima dată am avut orzul furajer, care a fost 30 de hectare, și am avut și 20 de hectare de orz de bere, că pentru a, fiind un preț mai bun, mi-a convenit să cumpăr orz de bere și să-l folosesc. Porumb am undeva la 210 hectare și floarea soarelui cred că am 120, nu sunt 100% sigur, dar 120-121, ceva de genul ar fi. Ca și producții, în anul acesta, recoltând grâu, orzul și rapița, am avut asemenea, am avut grâu 7 tone 400 pe hectar. Problema mare fiind lipsa apei, seceta și un atac masiv de șoareci în toamnă și la începutul primăverii. Ipoteza mea este că apariția atâtor multor șoareci revine din faptul că lumea a început să folosească mult mai mult minimum tilici decât, cum se cheamă, decât convențional. Deși are avantajele minimum tilici, pot să apară niște situații foarte, foarte nasoale. La rapiță, recoltând și rapița, am avut o producție de 3500 de kilograme, tot atacată de șoareci, tot suferind din cauza secetei. La orz, la fel, am avut o producție relativ micuță. Am avut 6500, ceva de genul a fost media de producție, inclusiv și la orzul de bere și la orzul furajer, la fel a fost tot 6500. Ca așteptări la rapid, la floarea soarelui și la floarea soarelui și la porumb de producție sunt undeva pe la 5.000 de kilograme, 5.000 ar fi superb la floarea soarelui și la porumb undeva la 8, 9, 10 tone ar fi superb. Superb, tot ce e peste 9 tone ar fi extraordinar, dar asta trebuie să ne aștept
asta o să primim doar dacă o să plouă și da, sper să plouă, Doamne dă. Praktycznie na każdym polu, na którym odbywają się żniwa, albo za samochodem, albo gdzieś na ciągniku jest zbiornik z wodą. Budowa się różni, ale schemat jest zawsze taki sam. Mamy zbiornik 800-1000 litrów, do tego pompę spalinową i kilka metrów węża. W Rumunii, zanim dojedzie, straż pożarna na miejsce już nie będzie czego zbierać. Ostatnio, gdy byłem na jednym z gospodarstw, gdy zapalił się kombajn, straż pożarna przyjechała dopiero po godzinie. Gdyby nie właśnie taki zbiornik kombajnu, nie udałoby się tam uratować. Jak się później dowiedzieliśmy, takie zbiorniki to nie tylko dobra praktyka w Rumunii, ale też prawny wymóg. Ogromne obszary i wszystko wokół spieczone na wiór. W takich warunkach ogień to żywioł nie do opanowania. Na pewno interesuje Was, ile kosztuje ziemia w Rumunii. No i nie powiem, że jest ani tanio, ani że jest drogo, bo to każdy ma swoje pojęcie, co znaczy tanio, co znaczy drogo. Częstą praktyką, najczęstszą praktyką wśród szczególnie dużych firm jest wydzierżawianie ziemi. No i tutaj w zależności oczywiście od regionu, od klasy gleby, ceny oscylują w granicach od 700 do 1000 kg pszenicy za 1 hektar, bo tutaj się rozliczają w pszenicy, podobnie jak my w przypadku dzierżaw z kowru. W wypadku wykupu na własność cena oscyluje od 2 do 6 tysięcy euro za hektar. Tak na marginesie dodam, że pole, na którym się teraz znajduję, ma 4 metry pokładu czarnoziemu. Mamy 4 metry warstwy próchniczej i dopiero później skałę macierzystą. Rolnictwo Rumunii jest niezwykle zróżnicowane. Z jednej strony tam, gdzie jest zachodni kapitał, tam jest mnóstwo nowoczesnych maszyn, nowoczesne technologie. Z drugiej strony takie obrazki jak za mną są tutaj codziennością, gdzie pasterz wypasa owce, wypasa osły. Także też te zróżnicowanie jest tutaj łudząco podobne do tego, co możemy na przykład zobaczyć również na Ukrainie. Z tym, że z takim bardziej, nazwijmy to, bałkańskim klimatem. Owce i kozy są na stałe wpisane w krajobraz Rumunii i bardzo trudno nie natknąć się na stada wypasające się w sumie gdzie popadnie, przymierzając ten kraj. Dlaczego akurat owce i kozy? Bo po prostu na krowy jest tutaj zbyt sucho, zbyt ciepło, a owce i kozy to zwierzęta dość prymitywne, nie wymagające nie wiadomo jakiej paszy. Im wystarczy kawałek suchej trawy na rowie czy ściernisko. Ale żeby zrozumieć fenomen rumuńskiego rolnictwa, musimy się jeszcze na chwilę cofnąć nad Morze Czarne. Konstanca jest oknem na świat dla rumuńskiego rolnictwa. To właśnie przez to miasto, przez te porty, wszystko to, co urosło na rumuńskiej ziemi, trafia w najdalsze zakątki świata, głównie do Afryki. A przepustowość tych portów, ilość zboża, którą są oni w stanie wyeksportować, jest naprawdę ogromna. Rumuńskie rolnictwo i rumuński przemysł przez dziesięciolecia borykał się z problemem kiepskiej infrastruktury, która bardzo mocno utrudniała prowadzenie tutaj eksportu, prowadzenie tutaj handlu czy rozbudowę przemysłu, ale w tym kierunku poczyniono ogromny, ogromny postęp, czego dowodem może być port znajdujący się za mną. Wpompowano w niego w ciągu ostatnich 10 lat niebotyczne pieniądze. W samą tylko rozbudowę terminali wpompowano 200 milionów euro. W rozbudowę infrastruktury magazynowej ponad 100 milionów euro. A łączna wartość inwestycji w ciągu ostatnich 10 lat w ten tylko jeden port wyniosła 1,5 miliarda euro. Przełożyło się to na niesamowite wręcz zdolności przeładunkowe tego miejsca. Rumunia jest w stanie tylko tym jednym portem wyeksportować nawet w szczycie 26 milionów ton zboża w ciągu roku. Dla porównania Polska przez wszystkie swoje porty w rekordowym 2022 roku wyeksportowała 7 milionów ton. I odbywało się to w sposób archaiczny. Były magazyny na kołach, ogromne kolejki, kierowcy stali po 2 dni. Tutaj wygląda to zupełnie inaczej. Żeby lepiej Wam zobrazować, o jakiej ilości zboża mówimy, powiem tylko, że 25 milionów ton
to 12,5 tysiąca wahadeł albo milion ciężarówek. Sam port bez odpowiedniej infrastruktury kolejowej, infrastruktury drogowej nie dałby nic. Dlatego tutaj poczyniono też ogromne inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej i kolejowej. I to naprawdę przemierzając Rumunię widać, że wiele z autostrad, wiele dróg, wiele kolei jest po prostu nowych. Widać, że dopiero co zostały oddane do użytku. Rumunia tylko tym jednym portem byłaby w stanie wyeksportować całość wyprodukowanego w tym kraju zboża. Co ciekawe, te ogromne inwestycje, szczególnie przez ostatnie 2 lata, poczyniono za pieniądze unijne. Po prostu Unia Europejska wyłożyła mnóstwo pieniędzy po to, żeby rumuńskie porty obsługiwały ukraińskie zboże w wypadku, gdy Odessa jest po prostu niedrożna. Dlatego, mimo że nawet tyle nie produkuje ten kraj zboża, to tutaj się tyle tego towaru przeładowuje. Rodzi się zatem pytanie, jak Rumunii w tak krótkim czasie udało się dokonać takiego postępu, podczas gdy w Polsce o tym tak potrzebnym terminalu zbożowym się od kilkunastu lat co najwyżej mówi. Żeby porozmawiać o tym, jak wygląda rumuńskie rolnictwo i jak wygląda handel w Rumunii, spotykamy się z Rafałem. Rafał już kawał życia spędził w Rumunii, prowadzi też biznesy w Polsce i na Węgrzech, dlatego trudno o bardziej rzetelną opinię na ten temat. Rafał Pawlikowski, firma Agrovena. Jestem tutaj od 2008 roku, już sporo lat. Od 2013 prowadzę swój biznes w tym kraju. Polega on na handlu nawozami, pestycydami, handlu zbożem. Dzisiaj ładujemy akurat rzepak i wysyłamy go do Polski. Spodoba mi się ten kraj, dobrze się tutaj czuję i dobre środowisko do pracy, do prowadzenia swoich biznesów. Myślę, że największą różnicą pomiędzy polskim a rumuńskim rolnictwem jest przede wszystkim skala. No i też podejście do rolnictwa. Tutaj w większości jest to traktowane jako biznes, aczkolwiek biznes robiony z przyjemnością i z poszanowaniem tradycji, z wizją rozwoju, z otwartością na nowości. W Polsce też tak jest, ale jednak mamy trochę mniejszą skalę, jeżeli mówimy o średnich, przeciętnych gospodarstwach. Poza tym wiele jest rzeczy bardzo podobnych, wręcz takich samych. Na pewno różni nas klimat. Tutaj jest bardziej ekstremalny. Jeśli chodzi o temperatury, to latem, tak jak dzisiaj jesteśmy tutaj, mamy 33 stopnie, ale nie przez jeden dzień. Takie temperatury są czasami przez miesiąc, dzień w dzień. Intensywność opadów czasami też zaskakuje. Poza tym bardzo podobnie, tak jak u nas. W obrocie zbożem, w handlu zbożem, głównym środkiem transportu jest kolej. Tutaj akurat widać, za nami stoją wagony. Te akurat będą jechały na północ Europy, ale główną drogą wywozu czy eksportu zboża z Rumunii jest morze, Morze Czarne. Mają duży port, Konstancę, który w najlepszych momentach załadowuje i wysyła w świat ponad 20 milionów ton. Pod ten port zbudowana jest infrastruktura kolejowa, która pozwala na osiągnięcie tej skali. Poza tym na południowej granicy Rumunii przepływa rzeka Dunaj, bardzo duża rzeka, spławna, i jest na tej rzece mnóstwo portów do załadunku barek. Praktycznie z całej południowej Rumunii większość transportu do portu odbywa się barkami. Z zachodniej i z północnej jest to kolej. Skala i wolumeny, które są transportowane, po prostu wymuszają takie środki transportu. Zarazem one są bardzo efektywne i pozwalają w krótkim czasie przemieścić dużą ilość towaru. Porównując nasze możliwości, nasz potencjał produkcyjny i logistyczny, rodzi się pytanie, dlaczego w Rumunii można wywieźć w ciągu roku 20 milionów ton przez jeden port, a w Polsce myślę, że nawet połowa tego nie jest możliwa. Tutaj jest zupełnie to inaczej poukładane. Wszyscy uczestniczący w łańcuchu transakcyjnym czy dostaw są nastawieni na wydajność, na rozwiązywanie problemów, na usprawnianie procesów, a nie blokowanie aut w porcie na 2 dni i robienie sobie magazynu na kołach za pieniądze dostawców, co często jest praktykowane w Polsce i jest to zmora. Podraża to strasznie koszty transportu, zmniejsza przepustowość i tylko rodzi problemy i dodatkowe koszty. Czasami zastanawiam się, skąd taka różnica.
Dlaczego tutaj można to zrobić, w Polsce nie? Może tak ma być, może komuś zależy, żeby tak było? Warto zadać sobie to pytanie. Przypatrując się technologii w gospodarstwach, widzę różnicę w tym, że na przykład w Polsce często stosujemy kilka zabiegów grzybowych obligatoryjnie i jest to z góry ustalone. Tutaj zaś rolnicy często sprawdzają plantacje, korzystają z usług doradców i stosują pestycydy, stosują fungicydy tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne, w dawkach czy w momentach, kiedy jest potrzebne. Zdarzają się sytuacje, że wystarczy jeden zabieg grzybowy, są zaś momenty czy lata, kiedy trzeba 3 albo 4. Ale zawsze jest to oparte na kalkulacji ekonomicznej i potrzebie w danym momencie, czy dany zabieg jest potrzebny, czy można go uniknąć. Jest to różnica, którą dostrzegam, ale też klimat jest, trzeba powiedzieć, że klimat jest troszeczkę inny. Mamy więcej opadów, mamy niższe temperatury, być może presja chorób jest większa. Tutaj ta zmienność klimatu i szybkość, z którą to następuje, jest inna, jest bardziej dynamiczna. Czasami udaje się na przykład nie opryskać rzepaku herbicydem na chwasty i nie ma problemu chwastów. Rolnictwo w Rumunii jest wielkoobszarowe, aczkolwiek są też gospodarstwa rodzinne. Pan Mikluca jest jednym z przykładów. I można to zaobserwować, ewolucję wielkości gospodarstw i struktury agrarnej. Obrazuje fakt, że na przykład w 2006 roku, czyli tuż po wejściu, przystąpieniu Rumunii do Unii Europejskiej, w Żudecu Timisz, w którym obecnie jesteśmy, w województwie Timisz, było 25 tysięcy gospodarstw rolnych, które gospodarowały na 400 tysiącach hektarów. To są dane statystyczne z agencji zajmującej się dopłatami. Obecnie deklaracje o dopłaty składa 16 tysięcy gospodarstw gospodarujących na 550 tysiącach hektarów, czyli wzrost o 150 tysięcy hektarów. Znaczy to zaczęto uprawiać pola, które leżały wcześniej odłogiem, przy jednoczesnym spadku ilości gospodarstw z 25 tysięcy do 16 tysięcy. Nasza przygoda w Rumunii powoli dobiega końca, ale chciałem się z Wami podzielić jeszcze jednym spostrzeżeniem. Na rumuńskiej wsi bardzo częstą praktyką jest umieszczanie takich ławeczek co wjazd przy każdym domu. I taka niepozorna ławeczka jest miejscem integracji dla ludzi. I czasami nachodzą mnie takie myśli, że oni tutaj żyją biedniej, ale czy na pewno gorzej? Na sam koniec chcieliśmy złożyć ogromne podziękowania dla firmy Świerkot, bo to w dużej mierze zasługa właśnie Kuby Świerkota, że ten materiał tak się udał, że mogliśmy zobaczyć tyle gospodarstw i poznać tyle ciekawych ludzi. A wy dajcie znać, który kraj mamy odwiedzić jako następny. Do usłyszenia, do zobaczenia.